Cześć, witam was bardzo serdecznie. Ja jestem Has, to jest kolejny odcinek z Fallout 76. O ile mnie matematyka nie myli, jest to odcinek właśnie 76. Takie ciekawostki. Jesteśmy sobie w tym forcie Atlas w podziemiach. I kontynuujemy sobie zadanie dla Bractwa Stali. A jakże... dobra. Ona tam dała jakieś wskazówki, jeśli pamiętacie z poprzedniego odcinka, jeśli nie, to koniecznie zobaczcie sobie. Przetnij rurki, dobra. Ona chciała, żebyśmy, ona, czyli w sensie skryba, Valdes, tak się, Valdes. Delikatnie odczep każdą rurkę przed urządzeniem, spróbuj wyjmij. Odczep każdą rurkę przed źródła, spróbuj. Dobra, chyba zwinność mam na w miarę wysokim poziomie, skoro to się udało. Dalej. Kurczę, żeby tu nie było żadnych niespodzianek, to lepiej się zbroić. Z wyjście, natomiast... a ta... L? Okej, okay, mamy. Okej, okay, nie uwierzycie, co się stało. Tak. Tak samo jak w poprzednim odcinku. Kurczę, wywaliło mi grę. W sensie, nie że się gra zbugowała. O dziwo nie, tylko mój sprzęt już coś nawala, kurczę. I się wyłącza się. I teraz znowu słyszę, że gdzieś tu... hałasują znowu te paskudy. To licha. No nic, takie to jest ciężkie życie youtubera. Co zrobić? Co zrobić? Tu mi coś pokazuje. Dobra, szliśmy gdzieś tutaj, nie? No. Terminal centralnego przetwarzania. Moc wyjściowa jest o 150% większa od oczekiwanej i o 350% większa od wymaganej. Wydajność wyjściowa wynosi 25%. Ładne sprawdzenie. Dziennik operacji, zobaczmy. Testowe uruchomienie prototypu. Pozytywne wyniki. Mieszane wyniki. Dobra. Ty masz zasilanie? Okej. Okay. Ciekawe co by było, jakbym wyjął bez wyłączenia zasilenia. Kurde, pewnie by popaliło te wszystkie procesory, bezpieczniki i tak dalej. Sporo tego sprzętu tutaj mają. Ja też mówiłem. Mówiłem wiele razy, że... Bractwo Stali specjalnie tutaj się osiedliło. Oni wiedzieli, gdzie... No, oliw śruby, aby pozbyć się rdzy i do... odstrzel śruby. Dobra. Ale teraz ci przypomniało, tak? Cewka indukcyjna. A niech stracę. W ogóle gdzieś mi tutaj strasznie głośno gra się zrobiła. Wewnątrz pojemnika znajduje się cewka indukcyjna z dwoma grubymi przewodami. Czerwonym i niebieskim. Urządzenie generuje wibracje i szum, a przewody wydają elektryczne trzaski. Jak zamierzasz je wydobyć?
Otrzę bodaż, by wysunąć cewkę, przetnij. No, albo pierwsze, albo drugie, nie? Odczep i wysuń. Ale to jest szczęście 12. Czemu to jest... To sugeruje, że to by się powiodło, nie? A to jest... Ale czy mam przecinać? Nie mówię odczepić? Odczep, no przecież się wyciąga, nie? Tak. Tu znajduje tajemniczy kanister otoczony pulsującą poświatą. Jak zmierz go wydobyć? Oho. O kurde. God damn it. Ja bym tu wjechał. No tak. A ta babka, kurde, nie wytrzymam z nimi. Kościoła zamiast mi pomóc, tak, wzywam pomoc, ona sobie ucieka. Masz walcz sobie tam sama teraz, kurde. Boże, co za idiotka. Kretynka totalna. Nie wytrzymam. No i co? Walcz tam sobie teraz sama. Kurde, to mam swoje problemy. Jasny. O, kurde. Czy on tu idzie za mną? Okej. Okej, żyjesz, fajnie. Pokonaj roboty ochrony. A nie wiem po co, bo w sumie już wszystko wyciągnęliśmy. Stamtąd co mieliśmy wyciągnąć. Jakiś alarm słyszę. Kurde, skąd ja wiedziałem, że tu będą jakieś takie... Ty, a ona gdzie jest? A tu jest, dobra. Gdzie tam było wejście na górę? Tu jest. Nie, tu jest. Tam, dobra. Boże święty, idzie się tutaj pogubić w tych podziemiach. Został chyba tylko jeden robot. Legendarny. A to nie będzie łatwa sprawa, bo on się. Te legendarni. Gdzie ty się tam schowałeś? No właśnie, on się leczy. W sensie leczy, że... Trzeba go jeszcze raz po prostu stłuc i tyle. Gdzie on poszedł?
panie. A to weźmy. Ja pierdziele. Dobra, poddajmy się, bo ona i tak mnie nie przyjdzie uleczyć, bo to jest... To jest wredna babka. Więc to jest chyba prawda. Że bractwo stali, oni chcą pomagać ludziom, ale pod przykrywką taką. Więc... A? Tak, nawet się nic nie odezwie teraz. Dobra, ja już bym tutaj nie wracał, tylko chcę zobaczyć, czy niczego nie upuściłem. Jak zginąłem. Tam chodzi. A właśnie, kurde. Bym narobił. A i tak tylko... drobna rzecz. Muszę z nią pogadać, ale szczerze mówiąc, z tym się nie chce. Ona jest taka irytująca. Strasznie mnie, kurde. Denerwują mnie ci ludzie tutaj z... Bractwie Stali. Całkowicie inaczej było w tym... w Falloutie 4. A Bractwo Stali było takie w miarę normalne. Byli tacy... tacy... poczciwi żołnierze, tak? A tutaj są jacyś cwaniacy, kurde. Przylecieli na te... na te Apalacie i... kurczę, chcą jakoś tak... nie wiem... Ale wydaje mi się, że wy też to widzicie, nie? Ty, kurde, są... Dobra, chodź tu. Whatever you did up there, the security system sure didn't like it. Thanks for the backup. I doubt I could have handled that on my own. Now that that's over with, let me take a look at what you've collected. The pressure gauge looks like it's in good condition. The core processor is pristine. Good work on that. The ion focus looks usable. Impressive. The induction coil seems fine. That's a relief. And what is this? This is... is this ultracite? Fascinating! This looks like some kind of compact power source. None of the documents, none of the terminals said anything about this. Did this power the whole machine? No ja, kurde, mnie się nie pyta, ja tu tylko sprzątam, nie? Co to powinnaś wiedzieć takie rzeczy? O, właśnie, no o tym mówię. Another explanation. And if it did, this could be an important find for the Brotherhood. Project Atlas may be beyond our power to repair, but we might have something here. I expected the machine to use a small reactor's worth of energy. They condensed that into a container I can hold in my hands. I could do a lot with this. You were a big help. I'm sure you have what it takes to be an initiate, and soon. Here, take this letter to Paladin Romani. She'll make the final call on letting you into the Brotherhood, but my wreck may tip the scales. I'm going back upstairs to take a look at these components. I need to catalog our findings. If nothing else, this ultracite battery has piqued my interest. There's a lot I could learn from reverse engineering it. Oh, I'm giving you access to my private terminal, too. It has all the logs we recovered from when we moved in. After what we just went through, I think you deserve to know more about Project Atlas. Take a look if you get some free time. Thanks again for your help. And good luck with the Paladin. No, tak zrobię. Tak, w zasadzie taki miałem plan. Żeby dobrać się do jej terminala. Jak to ustalać? Patrzcie, a to nie jest ten sam pistolet, co był w tym Falloutie 4? Co załatwiliśmy tego porywacza? To samo, nie? Jak to ustalacz? Ale nazwa jest po prostu... zajerombista. Dowodnij swoją wartość Paladynce Romani. Dobra, rzućmy okiem. Pociski eksplozywne obszarowe.
118, no nie jest taki zły, kurde. Ej. Może... Może go sobie gdzieś tam... Użyjemy trochę, co? Tłumik jakby można było mu założyć. Chociaż tak na bliską odległość, 180 obrażeń zadaje. Całkiem ciekawa sprawa. No dobra, ja mu się przyjrzę. Przyjrzę mu się bliżej, gdzieś tam poza odcinkiem, w swoim obozie. I albo go sprzedam, albo po prostu będę go używać jakoś. Dobra, Paladynka Ramani, gdzie ty jesteś? Bo mi jesteś potrzebna, żeby mnie wcielić jako nowicjusz do Bractwa Stali. Chociaż nie wiem po co, ja bym tutaj do tych czubków nie wstąpywał, bo... Ja już mówiłem. O, kurde. Sorry, a mi się morda drze. Ja już mówiłem, strasznie dziwnie się zachowują. Strasznie coś taki... To nie jest to Bractwo Stali, które znamy z wcześniejszych Falloutów, nie? Stay on your toes. The wasteland is merciless. A, tam mamy jeszcze dostęp do tego, do terminala. To sobie też trzeba o tym pamiętać. No hej. Ah, you must be the one I've been hearing about. Paladin Layla Romani. What do you need? Potrzebuję wstąpić w wasze szeregi. It takes more than hope to join the Brotherhood. Night Shin has spoken in your favor, but you'd also need Scribe Valdez's approval for me to consider your candidacy. Nie ma problemu. Proszę bardzo, liścik. In this and the report I have from Night Shin, we can discuss you becoming a member of our order. Consider it carefully. Do you wish to join our ranks? Ah. Co oznacza? To już wiemy, ale przypomnijmy sobie. Po dołączeniu uzyskasz rangę nowicjusza. Wczesnym szkoleniu możesz zostać rycerzem lub skrybą. Fajnie. On a day-to-day basis, Knight Shin would be your direct superior here. Though any of the officers may requisition you for missions if needed. To chętnie bym powiedział, ale... With the recommendations of Knight Shin and Scribe Valdez, I'm willing to consider you for membership. But first, I need to see how you handle yourself without direct supervision. In order to be effective in our operations here, we need to establish positive relations with the people of Appalachia. If we make them see us as a beneficial presence in the area, it will be much easier to secure cooperation in the future. We have reports of feral ghoul attacks on traders and travelers in the southwest forest region, indicative of a nest of some kind. I want you to clear it out. Each day in service of the Brotherhood is a step. Ghoul attack. Complete this mission satisfactorily, and I will grant you initiate status within the Brotherhood. Yes. To znaczy w zadowalającym stopniu, hmm? We don't know. Our initial reports on the attacks came from a family of farmers, the Putnams, that we passed on the way into the region. I think their sons were rather starstruck when we showed up. I almost expected the older boy to follow us when we left. You should start your search there. They may know more. You can find them at the old Lewis and Sons farming supply. Dobra. Very well. Do this, and you will be one of us. With all the rights and responsibilities of a full member of the Brotherhood of Steel.
Ad Victoriam. Tak, dobra. W końcu jakaś misja w terenie. Go home. Let us take care of things here. Natomiast jeszcze ostatnie rzeczy takie tutaj zmulająco. Teraz gdzie było? Tu jest wejście. Tutaj. Mamy dostęp do terminala. Terminalu. Skryby. Valdez, tylko tak. O. W ten sposób będziemy lepiej wszystko widzieć. Dzienniki osobiste. Spodziewaliśmy się najgorszego. Plagi spalonych, całkowicie wyludnienia. Pamiętam, jak siedząc z boku skryby Takano. Słuchałem kolejnych transmisji oddziału paladynki Tragedy. Tragedy to też jest paladynka, która była w Falloutie 4. Ona też tam... Robiliśmy chyba dla niej nawet misje jakieś. Ale mniejsza z tym. Każda próba walki ze spalonymi kończyła się porażką i stratami. Paladynka Tragedy była silnym przywódcą z każdą... Zdesperowanej. Rozumiałem wtedy, dlaczego moi rodzice nalegali, bym została skrybą. Byłam wdzięczna, że znajdowałem się w bezpiecznym bunkrze, a nie na zewnątrz, walcząc z tą plagą. Aha, czyli skryba to jest wyższa ranga niż paladynka, okej. Okay. Paladyni właśnie gdzieś tam walczyli, a skryba sobie siedziała na dupce i tyle. Dobra, otrzymałem coraz większą tęsknotę za przygodami, które obfitowały życie moich rówieśników. Ekspedycje postanowiłem wykorzystać okazję udział w wyprawie, wziąć... Miała skryba Takano, ale nalegałem, że... Zostaliśmy tu więcej niż ruiny. W Apalaczach byli ludzie, osadnicy, bandyci oraz ci, którzy znaleźli się gdzieś między tymi dwiema grupami. Spaleni też tu są, ale krążą pogłoski o leku. Jacyś mieszkańcy krypty, najwspanialsi i najbardziej inteligentni obywatele kraju, opracowali szczepionkę i rozprowadzili ją wśród tutejszej ludności. Czyli mowa o mnie. Oczywiście, bo tam ja z moją nadzorczynią. Tak? Nie. A mniejsza z tym. Ale w każdym razie ja... Jak pamiętacie, robiłem tą szczepionkę i gdzieś tam później rozprowadzałem ją wśród osadników i bandytów i tak dalej. Oczywiście jestem sceptycznie nastawiona. Po tych koszmarnych transmisjach radiowych trudno mi wszystko uwierzyć, nie mogę jednak zaprzeczyć, że mieszkańcy Apalaczów znaleźli sposób na przetrwanie. Należałoby zacząć tę misję od nauczenia czegoś od nich. Obserwatorium Atlas. Założyliśmy bazę w starym obserwatorium Atlas, nazwaliśmy ją Fortem Atlas. Podoba mi się ta nazwa, brzmi odpowiednio silnie. To miejsce od dawna znajdowało się na naszej liście celów, wiemy, że nie służyło wyłącznie obserwowaniu gwiazd. Dawny reżim coś tu budował i musimy się dowiedzieć, co. Moje pierwsze zadanie polega na przeprowadzeniu rozpoznania. Właśnie w tym celu założyłem archiwum na tym terminalu. Mam nadzieję, że już wkrótce trafimy na jakieś interesujące wskazówki. To tyle w takim... Swoje oddziału. O, Jezus. Możemy o tej paladynce Ramani coś poczytać. Była członkini Gwardii Narodowej. Paladynka Ramani jest śmiałą przywódczynią. A możecie sobie... Jak ktoś jest ciekawy, to... Zapauzujcie sobie i poczytajcie, bo... Skryba Valdez, Odessa. Okej. Okay. Archiwum Obserwatorium. To jest pułkownik James Oberlin. Oberlin. To jest ten, który... Gdzieś to czytaliśmy? W poprzednim odcinku albo jeszcze wcześniej. Ten pułkownik oddalił od... nie od służby, tylko od czynności, jakie wykonywał tutaj w tym Atlasie naukowiec Isaac...
Izak, jak on tam miał, kurczę, no. Ważne, no dobra. Może się coś dowiemy więcej na temat tego. Hammond, to właśnie, doktor Hammond. Isaac Hammond skupi się na wytwarzaniu warunków pogodowych w większym potencjale energetycznym. A myślimy, że atlasa zielone światło na rozpoczęcie budowy akceleratora. Zaś będziemy dalej uprawniać jego technologię, na którą oparty jest cały system, jednak czuli się zbyt pewnie. Dobra. Ostatni proces podwalenia ma katastrofalną zamieć. Coś, co w połowie sierpnia się nie zdarza. Sprawą zainteresowały się niektóre lokalne media, nikt jednak nie podejrzewa, że mamy z tym jakiś związek. Ochrona jest szczelna i ufam, że personel programu niczego nie wygada. No proszę, spowodowali zamieć. Czy jednak udało im się coś tu zrobić z tym projektem Atlas? Może się okazać naprawdę przydatny w wojnie z Chinami. Czyli z komunistami. Umożliwi zasłonięcie ich nieba gęstymi czarnymi chmurami, by zniszczyć uprawy, niszczenie portów wojskowych, tajfunami, zsyłanie potężnych burz na bazy powietrzne, by powstrzymać operacje lotnicze. Ha, Atlas może przydać się nawet do tłumienia jakichkolwiek niepokojów wewnętrznych. Nie ma ograniczeń. Zmniejszy ryzyko wojny atomowej na pełną skalę. Nikt nie uwierzy przecież, że kiepska pogoda to wynik naszych działań. No proszę bardzo. Dwa dni temu otrzymałem wiadomość od przełożonych z Waszyngtonu. Zupełnie nieoczekiwanie postanowili zakończyć projekt Atlas. Byłem w szoku. Przeczytałem uzasadnienie i oczywiście pełno w nich było kitu wciskanego zazwyczaj w takich sytuacjach. Cięcie kosztów, zbyt wysoki współczynnik ryzyka i odpowiedzialne zarządzanie środkami podatników. Wkrótce otrzymamy dalsze instrukcje. Postanowiłem zaczekać z przekazaniem tych wiadomości doktor Hammondowi, bo z pewnością nie przyjmie ich dobrze. A już i 22 października. To było przez niecały rok, 10 miesięcy, tak? Od stycznia. Jak można by się było spodziewać, otrzymałem kolejne wiadomości mojego przełożonego. Dostałem rozkaz przejrzenia danych zebranych przez doktora Modela. Projekt Atlas wyglądał na porażkę. Dlaczego postanowili pogrzebać projekt, który mógł zmienić losy wojny? Dlaczego nagle otoczyli go taką tajemnicą? Mam tysiące pytań, ale wiem, że zadanie ich przewożony w Waszyngtonie to kiepski pomysł. Rozkaz to rozkaz. Właśnie poinformowałem o wszystkim Hammonda. Dostał ataku szału. Musiałem wezwać kilku żandarmów, żeby go obezwładnili. Myślałem, że mnie zabije. Na szczęście szybko ochłonął i bez słowa sam opuścił teren ośrodka. Nie wiem, czy wróci, ale mam zadanie do wykonania. Dobra. Ha, zaraz, jeszcze jest. Raport z wstępów. Just a few more tweaks and then it's back to working on that vertibird. Prototyp działa. Nie możemy go zapakować i wprowadzić do użytku w obecnym stanie. We're building something big here. Don't get left behind. Iść do diabła. Ponoć nas zamykają. Jeśli to prawda, to może to wyślę. A może lepiej odejść po cichu? Jeszcze nie wiem. Nie możecie nas zamknąć. Atlas jest już prawie gotowy. Dzieło mojego życia. Jeśli chcecie się mnie pozbyć, żeby rząd mógł przejąć projekt, to zobaczymy, jak daleko by ze mnie zajdziecie. Chyba nie sądzicie, że nie pomyślałem o zabezpieczeniach na taką ewentualność. Czyli... No tak śmiem teraz powiedzieć, że te zabezpieczenia to były właśnie te roboty, które tam pilnowały tego. Więc to pewnie o to chodziło. Dobra. To już chyba wszystko. Musimy się udać na farmę Levis and Sons. Tam byłem chyba, bo coś mi ta nazwa mówi. Tak jest.
I szczerze mówiąc, to już tak średnio pamiętam, po co mam iść temu dać. Aha, żeby sprawdzić, bo gdzieś tutaj nieopodal jest jakieś... jakieś gniazdo guli, które się wylęguje i... musimy tą sprawę załatwić. I wtedy przyjmą nas tutaj do Bractwa Stali jako nowicjusz. Dobra, wszystko jasne, wszystko wiemy, co trzeba zrobić, więc... widzimy się w kolejnym odcinku. I jeszcze raz, sprawdzimy. Znaczy sprawdzimy, no nie wiem, no mam ochotę pociągnąć to dalej, to zadanie, żeby już to dokończyć wszystko. Natomiast wiem, że obiecałem wam, że będziemy tak jeden odcinek dla Bractwa, a drugi odcinek dla naszej Mandor Digger robić i być może udamy się tutaj, żeby sprawdzić sygnał. Bo to już jest takie pierwsze zadanie, takie bardziej z ciekawszych, które będziemy robić dla Commander, więc... no, zobaczymy. Zobaczymy. Tak czy inaczej, pozdrawiam was bardzo serdecznie i dzięki za oglądanie. Nie zapomnijcie o subskrypcji, łapie w górę. I do zobaczenia. Trzymajcie się. Hej.